Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Polacco, italiano. Moi drodzy, widzicie moją radość. Dzisiaj piątek, 25 września. Szczególny dzień. I dla pewno tu u nas, kiedy powstaje to piękne sanktuarium dla Matki Bożej Królowej w niebo wziętej, Matki Dobrego Początku, tu we Florencji koło Iłszy, to szczególny dzień. W godzinę miłosierdzia został postawiony krzyż już na naszym budującym się sanktuarium. Zobaczcie, ale kiedy tutaj stałem, wtedy mówię: Maryjo, to dla Ciebie miejsce. I oto tak pochmurnie było. I zobaczcie, jak cudowne słońce. Mówi, jakby chciała powiedzieć: oto ja tu już jestem, wybieram to miejsce. I tak bardzo cieszę się, że w godzinę miłosierdzia ten krzyż stanął właśnie na tej budującej się świątyni dla Matki Najświętszej, Matki Królowej w niebo wziętej, dobrego początku, a obok oczywiście pustelnia świętego Szarbela. I modlimy się: Tobie, Matko, powierzamy wszystko, Maryjo, Matko Miłosierdzia. Allora, cari fratelli sorelle, come vedete sono molto felice, proprio qui a Firenze, a Florencia Polacca, proprio dove vedete santuario, la costruzione, tutto fresco, ma oggi proprio vediamo la croce della pietra che l'abbiamo messo nell'ora di misericordia. Prima erano le nuvole e mentre quella croce stavano mettendo quella croce sopra, uscì quel bellissimo sole, come se fosse Maria, dice: ecco mio posto, dove ci sarò. Questo santuario per lei, e preghiamo nell'ora di misericordia, e questo è per me una grande gioia. Allora affidiamo tutto alla nostra madre, dicendo: Ave Maria. Więc teraz polećmy wszystko Matce Bożej, mówiąc: Zdrowaś Mario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. E la benedizione, benedizione di questa croce, di questo giorno, di voi, cari fratelli e sorelle, błogosławieństwo tego krzyża i was wszystkich w tym dniu szczególnym, w piątek, 25 września, godzinie miłosierdzia. Allora, benedizione di questa croce, che siamo tutti sotto la croce, in questo venerdì, 25 settembre 2020. Signore vi benedica. Dio onnipotente, Padre et Figlio et Spirito Santo. Amen. San Szarbel Makluf, prega per noi. Święty Ojcze Szarbelu, módl się za nami.